Specjalistyczne poradnie szpitalne to uzupełnienie lecznictwa zamkniętego. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji bez zbędnej zwłoki może skonsultować się ze specjalistą i kontynuować leczenie. W wielospecjalistycznym szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim działa 11 poradni. W ostatni dzień czerwca oficjalnie zostały uruchomione kolejne – otolaryngologiczna i okulistyczna. Opieka pooperacyjna uszu jest długa, bo to w ciągu miesiąca wymaga cotygodniowego zmiany opatrunku i tego nie zrobi lekarz, który nie operuje. Także ci pacjenci mieli problem po zabiegach. U nas przyjmowani byli po prostu w szpitalu z żadnym zyskiem dla szpitala. Robiliśmy to dla pacjenta. Teraz będzie poradnia, nie są to jakieś wielkie pieniądze z tej poradni, ale zawsze to będzie już pokrycie finansowe jakieś i udokumentowane to będzie. Także generalnie pacjenci, każdy pacjent z każdym schorzeniem, mamy sprzęt do diagnostyki onkologicznej, endoskopowy, możemy obejrzeć krtań dokładnie, zatoki. Mamy tak, że tak powiem, wyspecjalizowany sprzęt, że właściwie nie ma schorzenia okulistycznego, którego nie moglibyśmy tutaj zdiagnozować, przeprowadzić pełnej, dogłębnej diagnostyki, a także no, w większości, w 90% jesteśmy w stanie także leczyć tutaj w naszym, dalej kontynuować leczenie w naszym oddziale pacjentów diagnozowanych przez poradnię. Czyli i choroby przedniego odcinka, i choroby tylnego odcinka, i podstawowe jakieś zapalenia spojówek czy wady wzroku, gdzie możemy dobrać okulary, a także możemy leczyć dalej, tak jakby kierować do naszego oddziału celem zabiegów operacyjnych, czy przeciwjaskrowych, czy zabiegów operacyjnych zaćmy, czy zabiegów powierzchni oka, różnych zmian usuwania. Diagnostyka, która była wykonywana w oddziałach, teraz będzie przeniesiona do poradni. Nowe poradnie zlokalizowane są na parterze szpitala w Skrzydle, w którym znajduje się poradnia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Prawdą jest, że już w tej chwili właściwie całość kontraktu została wykonana na te poradnie, czyli pacjenci zostali umówieni do końca roku. Ubolewam nad tym, no ale to też pokazuje potencjał zarówno oddziału, jak i poradni, tego, że w takiej formie to po prostu jest tak duże zapotrzebowanie pacjentów z powiatu ostrowieckiego na tego typu świadczenia. Proponowany przez Związek Powiatów Polskich model powiatowego systemu ochrony zdrowia zakłada wprowadzenie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksowość w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Skoordynowanie podstawowej opieki zdrowotnej z opieką szpitalną ma poprawić dostępność do usług medycznych. Poradnie przyszpitalne mają być ważnym ogniwem w tym systemie. Szpital z mozołem odbudowuje tą specjalistyczną opiekę w poradniach i myślę, że to jest dobry kierunek, myślę, że to jest właściwe, myślę, że to będzie z korzyścią przede wszystkim dla pacjentów, a nam przede wszystkim o to chodzi. Główny ciężar w uruchomieniu poradni okulistycznej i otolaryngologicznej poniósł szpital. Wsparcie finansowe na zakup sprzętu udzieliły wszystkie ostrowieckie gminy, które łącznie przekazały 100 tysięcy złotych. Swój wkład ma również Huta Celsa Ostrowiec. Powiem nieskromnie, że też mam przyrzeczenie na ten rok, na remont z jednego oddziału, który naprawdę tego wymaga, ale to będzie już okazja na jesieni. Serdecznie dziękuję. Nigdy samorządy nie odmówiły wsparcia i pomocy, bo tak jak mówimy, że ten szpital jest naszym szpitalem i nam również zależy, aby on działał jak najwyższym poziomie. W najbliższym czasie w strukturach ostrowieckiego szpitala będzie funkcjonowała poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe, dodatkowych poradni specjalistycznych póki co nie będzie.